środę 5. tygodnia Wielkiego Postu Kościół modli się w czasie liturgii kolektą, która brzmi następująco. Miłosierny Boże, Ty sam nas pobudzasz do służenia Tobie. Oświeć serca Twoich dzieci, oczyszczone przez pokutę i łaskawie wysłuchaj ich prośby. Dzisiejsza modlitwa, można powiedzieć, mieści się, gdy chodzi o kompozycję, w typie takich modlitw, które składają się z dwóch części, w której pierwsza mówi o tym, czego dokonuje Bóg, a druga jest prośbą o jakieś łaski dla nas, którzy właśnie zwracamy się do Pana Boga. I ta pierwsza część mówi o tym, że to Bóg sam pobudza nas do służenia Jemu. Można powiedzieć, że treść tej modlitwy dzisiejszej sięga bardzo głęboko gdzieś we wnętrze człowieka, w jego duszę. Tam, gdzie Bóg dokonuje pewnych, można powiedzieć, działań dzięki obecności Ducha Świętego właśnie w człowieku, w duszy człowieka, w duszy ludzkiej. I to Bóg właśnie sprawia, że możemy Mu służyć, czyli pełnić Jego wolę, jak Maryja, oto ja służebnica Pańska. To Bóg właśnie jest sprawcą w nas, tak jak gdzie indziej czytamy, chcenia i działania. I po stwierdzeniu tego faktu modlimy się tak. Oświeć serca Twoich dzieci. Przyznajemy się, że jesteśmy dziećmi Bożymi, właśnie, jako ochrzczeni ludzie. I chcemy, żeby Bóg nas oświecił. Te nasze serca, znowu tam bardzo głęboko, gdzie sięgamy. Dalej, oczyszczone przez pokutę. Tak, te dzieci już są oczyszczone przez pokutę. To już jest piąty tydzień Wielkiego Postu. To już dużo czasu było na pokutę. Oczywiście, że całe życie chrześcijanin jest wezwany do pokuty, ale szczególnie w Wielkim Poście. I to jest jak najbardziej na miejscu powiedzenie, że oczyszczone przez pokutę. Bo jesteśmy w Wielkim Poście. I łaskawie wysłuchaj ich prośby. No, kolekta, wiemy, zbiera wszystkie modlitwy społeczności, która gromadzi się na Eucharystii. I właśnie prosimy, żeby Bóg wysłuchał naszej prośby, to z czym my do dzisiaj do Niego przychodzimy, ale przede wszystkim, żeby wysłuchał to właśnie, co przed chwilą powiedzieliśmy, żeby oświecił serca swoich dzieci. Bardzo głęboko dzisiaj ta modlitwa mówi o tym, co w naszym wnętrzu działa Bóg i prosimy, żeby dalej działał.